Cześć, witam. Teraz ta sama trasa co poprzednio, tylko pojedziemy sobie w trybie hybrydowym. W trybie hybrydowym od razu odpalił nam się silnik. Ustawimy sobie temperaturę, auto 17 stopni i jedziemy. W trybie hybrydowym pokazuje nam zasięg na paliwie 429 i na prądzie 51. A tak to wygląda tutaj na drugich zegarach. I pierwsza różnica. Teraz generalnie w trybie hybrydowym już wyraźnie słychać, że pracuje silnik i jedziemy jak autem spalinowym. Teraz się czuję, jakbym jechał spalinówką, natomiast jedno, co zostało z elektryka, to taka płynność ruchu. Nie ma żadnych szarpnięć, naprawdę bardzo przyjemnie się jedzie, natomiast już niestety słychać silnik i to jest coś, co mi osobiście już przeszkadza. No tak mi się porobiło. Pierwsze odczyty tak wyglądają. Mamy na razie 7,9 zaraz po odpaleniu. Natomiast auto teraz robi coś takiego, że chce utrzymać jak najwyższy stan akumulatora. I akumulator od wyjazdu z garażu cały czas mamy 99% i cały czas pracuje silnik spalinowy. Przy takiej bardzo płynnej, spokojnej jeździe go prawie nie słychać, natomiast przy przyspieszaniu już ewidentnie słychać, jak tam obroty wchodzą na wyższe, potem DSG, zwane tutaj DCT bodajże. No w każdym razie dwusprzęgłowa skrzynia zmienia biegi bardzo fajnie, natomiast no tak to się jedzie. Zużycie fajnie na razie spada. I po 3 km około silnik uzyskał temperaturę 50 stopni i się wyłączył. Także jedziemy teraz na silniku elektrycznym. Zużyliśmy 3%. I w trybie hybrydowym po 5 km znowu uruchomił się silnik spalinowy. I uruchomienie się silnika spalinowego spowodowało, że w baterii zaczęło przybywać energii. Natomiast po 6 km zużycie na razie mamy 3,5, bardzo fajny wynik. I po 9 km zużycie jest 3,6 i tak samochód jeździ na zmianę. Troszkę na silniku spalinowym, troszkę na elektrycznym. Natomiast zawsze, gdy ruszamy, to ruszamy z silnikiem spalinowym. Jeśli chcemy przyspieszyć, to też ten silnik spalinowy się włącza. Natomiast taka spokojna jazda stała tam z prędkościami 60-70 na godzinę kończy się tym, że jeździmy na zmianę. Raz na tym silniku, raz na tym. A tutaj cały czas oscylujemy w granicach 94-97%. W tych granicach zużycie po 20 km to 4,2 litra na 100 km. A prądu praktycznie nie zużywamy, bo co zużyjemy, to doładuje się sam. A tak półmetek wygląda tutaj. W tym momencie mamy 25 km tak naprawdę. Czyli tak jak myślałem, jazda hybrydowa to jest jazda, która generalnie zużywa akumulator, ale tylko po to, żeby zmniejszyć spalanie. Natomiast stan naładowania akumulatora oscyluje właśnie w granicach 94-97%, tak go tutaj przyobserwowałem. No powiem tak, bardzo, bardzo zacny wynik. Generalnie żadnym autem spalinowym nie udało mi się dojechać tej trasy z Kawina Myślenice z tak niskim wynikiem. Jakimiś dieslami tutaj dało się zejść troszkę poniżej 5, benzynami poniżej 6, natomiast tutaj mamy takie 4 z haczykiem, więc no rewelacja, rewelacja. Cały czas jedziemy sobie na aktywnym tempomacie, utrzymanie pasa ruchu. Działa to generalnie identycznie jak w naszej Kia Eniro. I co mogę powiedzieć po prawie 40 minutach jazdy hybrydowej? No powiem, że jak ktoś już przeżył detoks od silnika spalinowego i jeździ od jakiegoś dłuższego czasu elektrykiem, to mnie po 40 minutach zaczął irytować ten silnik spalinowy. Ja go tam cały czas gdzieś słyszę, on cały czas gdzieś burczy. No generalnie nie jest głośny i jeśli jechaliśmy w stronę Myślenic, to jakoś jeszcze nie miałem go dość. Natomiast po 40 minutach mam już gdzieś dość tego dźwięku silnika. No tak to jest, jak ktoś dłużej pojeździ elektrykiem, że jakoś ta spalina potem już do niego nie przemawia, także dla mnie tryb hybrydowy nie jest wskazany, natomiast jeśli ktoś by się przesiadał ze spalinówki, to myślę, że będzie zachwycony. Natomiast to jest hybryda plug-in, to jest coś między spalinówką a elektrykiem i tutaj przesiadka ze spalinówki owszem, natomiast przesiadka z elektryka na plug-ina
No to tylko chyba na takie dojazdy czysto elektryczne do pracy, no to w porządku. Natomiast żeby tak jeździć w trybie hybrydowym i na jakieś długie trasy, to już by było ciężko. Komuś z elektryka oczywiście, bo ze spalinówki rewelacja. Rewelacja. No mówię, no niestety jestem już po detoksie od hałasu spalinowego, więc zaczynają mnie takie rzeczy teraz. Zaczynają mi takie rzeczy przeszkadzać. No tak już mam. I kończymy przejażdżkę w trybie hybrydowym. Bardzo dobry wynik. Przejechane prawie 50 km. Zużycie 4 litry. Więc tutaj w trybie hybrydowym można liczyć, że przy cenie paliwa 4,5 zł za litr mamy 18 zł za 100 km. Także przypomnę, dyszka w zimie na trybie EV, jakieś 4-5 zł latem na trybie EV i 18 zł za 100 km w trybie hybrydowym zimą. Tak to wygląda tutaj, natomiast tutaj utrzymaliśmy zasięg elektryczny 55 km, przed chwilką było 97%, teraz 96%, startowaliśmy z 99%, więc to są generalnie wartości zaniedbywalne i z tego poziomu 96%, znaczy z tym poziomem kończymy test hybrydowy.